Cześć, tu Mamik, zapraszam na Dajstron. Standardowo pokażę Wam mniej więcej o co chodzi w grze, a więc tak, mamy bohatera, jego tutaj wyniki, jakie musimy zdobyć, specjalne zdolności. Tutaj kładziemy żetony, ja kładę je obok, ponieważ tu mamy limit, ile żetonów może mieć on jednorazowo. Jego życie, punkty do zakupu kart i fazy, z których będzie się składała cała tura gracza. A więc tak, na początku sprawdzamy, czy nie ma jakichś efektów. Jeśli miałby efekty jakieś od przeciwników, są rozpatrywane teraz. Później mamy fazę dobierania karty, dodawania jednego punktu na zakupy karty. Na kartach mamy coś takiego jak kiedy to możemy użyć. Tak, wykrzyknik znaczy, że jest zawsze. Koszt, mamy fazę główną i fazę rzucania kościami. Tu jest tak samo, to napisane niebieskie, pomarańczowe. Następnie przechodzimy do tej fazy głównej, czyli zakupu kart. Możemy sobie kupić karty, sprzedać karty. Jeśli odrzucam kartę, to jest jeden kasy dostaję. Powiedzmy, że sobie zamieniam to tu. Tu jest, to kosztuje 2. Tak. Ok, więcej nie robię. Następnie biorę kości. Rzucam sobie nimi. Sprawdzam, co mi tu wyszło. A więc tak, mamy symbole, które musimy przypasować. Albo jak w pokerze małego streeta, dużego streeta, tu mamy symbol. I tu mamy te cyferki, które nam pomagają. Powiedzmy, że ja sobie te dwa odłożę. I to. Mamy 3 rzuty. To jest drugi. I trzeci. Wyszło mi to. Teraz mogę umieścić tu albo tu. Powiedzmy, że tu umieszczą, czyli tak dostaję ten żeton i 7 obrażeń zadaję. Obrażenia są różnego typu. To wszystko macie tutaj w podpowiadajce takiej, blokowane, nieblokowane. Ale kiedy zadaję obrażenia, każdy z bohaterów ma tutaj taką zdolność, która będzie go broniła. W tym wypadku ja mam 1 obrony. Powiedzmy, że to nasz przeciwnik nas atakuje za 7. Jest ta faza oczywiście następna obrony. 6 to jest dla przeciwnika. Faza 5 była taka, że jak gramy na więcej graczy, wybieramy koło, atakujemy. Kulamy. W tym momencie mamy 1 obrony. Tak sobie zagrywamy. Następna faza znowu niebieska jest. Możemy zagrać kartę. Na przykład taką, która nam tutaj mówi, że możemy przenieść stan na kogoś innego. Następnie ostatnia faza to jest faza czyszczenia. Usuwamy do limitu 6 kart. I tak się kończy. Tak praktycznie gramy, dopóki nie zabijemy naszego przeciwnika. Jesteście po zasadach, także mniej więcej widzieliście, jak ta gra działa. Takie jacji z elementem walki, gdzie sobie kulamy, kombinujemy jakiś wynik, żeby nam wyszedł, dostosowujemy kości do tego, żeby jak najlepiej zaatakować przeciwnika. W to mamy wplecione mechanikę z kartami, które fajnie pozyskujemy. Te fazy są bardzo ładnie opisane, wszystko sprawnie działa. Gra jest pojedynkowa, czyli 1 na 1, ale to są warianty na więcej graczy. Ja tylko grałem 1 na 1 i w tej formie Wam ją polecam, jeśli chcecie na więcej graczy. Macie potwory w Tokio, gdzie tak samo będziecie się dobrze bawić. Oczywiście ta gra jest bardziej złożona niż tamta. Tutaj mam sezon pierwszy, tutaj sezon drugi. Chciałem Wam pokazać mniej więcej, czym się różniły. Sezon drugi wychodził z takimi tutaj bohaterami w takich kasetkach. Sezon pierwszy miał coś takiego, plus tu jest planszetka gracza. Niedługo będzie sezon przeładowany po polsku. Poprawiony troszeczkę balans niektórych kart, do tego wydane w ten sposób. Także będzie Dajstron Adventure, gdzie możemy sobie wpleść tych tutaj bohaterów. Ja grę polecam, żebyście sobie chociaż spróbowali, jak to działa. Niekoniecznie całą zestaw, wystarczy taki pojedynkowy zestawik, 2 postacie. I możemy sobie spokojnie rozegrać szybki meczyk. Na tą chwilę wszystko. Dzięki i do następnego.